Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór. Może jeszcze dzisiaj ktoś obejrzy ten filmik. Co Wam chciałem dzisiaj zaprezentować? Jakiś czas temu, zresztą już widzicie pewnie po tytule, jakiś czas temu bardzo w ucho wpadł mi numer Motion Ride'a Komary na Atari ST, czy tam na Atari Falcona bodajże. Nuta rewelacyjna. Co się okazało, jest to cover, sam Motion Ride zresztą to mówił, że jest to cover X-Raya. Jest to oryginalnie nuta powstała na Atari małe. Troszkę pogrzebałem w sieci, troszkę się naszukałem i znalazłem właśnie słynne komary. Się okazuje, że to jest demo, do którego muzykę napisał X-Ray, a którego autorem bodajże jest Fox. Nie wiem, jak to wymówić, nazwę. Przepraszam autora, jeśli to ogląda. W każdym bądź razie znalazłem 3 wersje, jak widzicie. I tylko jedna mi chodzi prawidłowo, co dziwne. Wszystkie 3 wersje na emulatorze chodzą elegancko, a mam problem z uruchomieniem ich na oryginalnym sprzęcie. Tylko ta Komary wersja pierwsza, ściągnięta z Atari Online, działa jak należy. Także sobie teraz odpalimy. Ja sobie podpiąłem Atarynę pod głośniki, te moje altuski tutaj. No i obejrzymy sobie te słynne Komary, które no, troszeczkę mi się kojarzą już z kanałami retro. Wiadomo jakich, z jakimi kanałami. Pewnie też dobrze o tym wiecie. Nuta jest genialna. Dlatego razem z Wami i przy małej butelczynie, jak to przy niedzieli, piwka może nie ma, Wy nie widzicie, co ja tu mam. Dzisiaj pijemy cydr, proszę Państwa. Mam nadzieję, że się dobrze wczyta. Thank you.
Okej. I co myślicie o tej produkcji? Jest to demko, które powstało w 2007 roku i uważam, że muzycznie jest rewelacyjne, ale razem z tymi efektami ta muzyka idealnie się łączy. Jest dla mnie fantastyczne naprawdę demo. Nie miałem okazji go wcześniej oglądać. Dopiero dzięki inspiracji z kanału Motion Right postanowiłem tego poszukać i wysłuchać w oryginale. Rewelacyjna sprawa. Czekam na Wasze komentarze, czy Wam się też podobało. No i co tam ogólnie u Was. Pozdrawiam serdecznie, Konrad Akarenton. Strzałeczko.